Mija 80 lat od śmierci generała Władysława Sikorskiego, polskiego premiera na uchodźstwie i naczelnego wodza. Historycy prowadzą spór, czy zginął on w wypadku, czy w zamachu. W kwietniu 1943 roku Polską wstrząsnęło odkrycie mogił polskich oficerów pod Katyniem. Kilkanaście dni później Związek Sowiecki zerwał z Polską stosunki dyplomatyczne. Pod koniec czerwca aresztowany został dowódca Armii Krajowej generał Stefan Rowecki-Grot. Równie symboliczna była wtedy dla Polaków postać generała Władysława Sikorskiego, premiera rządu na uchodźstwie i naczelnego wodza. To on u boku zachodnich sojuszników miał doprowadzić do odrodzenia Polski. I wtedy przyszła tragiczna wiadomość. 4 lipca 1943 roku w godzinach już właściwie nocnych, bo mówimy tu o godzinie 23.06 z 23.07 w zależności od źródła, samolot z polskimi oficjalami, w tym właśnie z generałem Sikorskim, wystartował z lotniska wojskowego na Gibraltarze. Po chwili samolot runął do wody, mówi dr Marcin Kłodziński z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Zanim na miejsce dotarły motorówki, maszyna wywróciła się podwoziem do góry i zatonęła. Ciało generała zostało wyłowione z wody. Brytyjczycy powołali komisję, która miała zbadać przyczyny tragedii. Nie dopuściła jednak do badań ani strony polskiej, ani Amerykanów, którzy byli producentami samolotu. Po dwóch tygodniach komisja orzekła, że przyczyną dramatu była usterka. Przeprowadzona po latach ekshumacja ciała generała Sikorskiego wskazywała na wypadek. W trakcie II wojny światowej Niemcy podnosili, że mógł być to zamach, ale robili to, by zaszkodzić aliantom. Każdy, kto, nawet mając do tego przesłanki, podnosząc kwestię, że mógł to być zamach albo nie do końca wypadek, mógł być zostać oskarżony o działanie na rzecz Niemiec. Po latach Instytut Pamięci Narodowej badał śmierć generała. Orzekł, że nie da się ani potwierdzić, ani wykluczyć tezy o zamachu. Dr Marcin Paluch wyjaśnia, że archiwa brytyjskie pozostają zamknięte, choć w jego ocenie warto szukać też we włoskich dokumentach. W pobliżu Gibraltaru, w rejonie miejscowości Algeciras, w zatoce Algeciras, znajdowała się tajna włoska baza okrętów podwodnych. Miniaturowych okrętów podwodnych, one się nazywają majole, i z tej bazy wypływali żywe torpeda, więc włoscy jeźdźcy podwodni, którzy patrolowali obszar Gibraltaru pod wodą. Według historyka Włosi mogli znajdować się wtedy w pobliżu samolotu, który spadł do wody. Wśród możliwych autorów zamachu wymieniano sowiecki wywiad i Brytyjczyków. Po śmierci generała Sikorskiego rozdzielono funkcję naczelnego wodza i premiera, a Polska nie miała silnego przedstawiciela w relacjach z aliantami. Dziś po 80 latach od śmierci generała upamiętniono go w miejscu, gdzie się urodził. W Tuszowie Narodowym na Podkarpaciu. To tutaj pamięć o generale Sikorskim pisana jest pomnikami, tablicami. I pisana jest również ważniejszymi wydarzeniami utrwalanymi z okazji ważniejszych okrągłych rocznic. Mieszkańcy dbają o dom narodzin generała Sikorskiego. Tuszów Narodowy pamiętał dziś o generale także poprzez kiermasz historyczny, mszę świętą w jego intencji, okolicznościowy wykład i przypomnienie fragmentu wystąpienia premiera i naczelnego wodza do narodu.